Mamy godzinę 14:49. Dzisiaj mamy 17 stycznia 2022 rok. No, mamy rocznicę wkroczenia wojsk sowieckich do Warszawy. A ja cóż, dzięki Ci Boże za te dary, które spływają do nas. Mam nadzieję, że udźwignę ich ciężar. Dziękuję wszystkim internautom za pomoc, za pamięć, za wsparcie. A mówię tak dlatego, bo dzwoniłem do ochrony, żeby się spytać, czy przyszły paczki, czy paczka. On mówi, przyszły aż 3 i zaklął. No, czyli by wyglądało, że duże paczki. Także idziemy. Mam nadzieję, że udźwignę. O Jezus, zobaczcie ile paczek. To wszystko moje? To nie te? Zażartowałem. Zażartowałem. Ho, ho, ho! Mości dobrodzieju! Panie Andrzeju! Piszemy. Kochani! Tak, tu mamy 8,81. Sobie ją położymy na boczku. No proszę. Będę musiał panu Andrzejowi dać kota za pomoc. Panie Andrzeju, rudego chce pan? No ja mam kota, kurde. 17 kilo wag. Mówię 17. 7 kilo? 12 kilo. Jezus Maria, to jak jeden kot jak moje dwa. No, ale nie jest, on nie jest gruby. Co pan ma, rysia? Co, pędzelki ma na uszach? Krótki ogon ma? No to kochani, co mamy? Mamy tak. Łyskasy, dwa worki i puszki. I puszki. No i tutaj coś. To lekkie. Zaraz zobaczę. Zaraz to zobaczę, panie Andrzeju. Zaraz zobaczymy, co to może być. Co to kto przysłał? No kochani, te paczki, o te. A mam. Dziękuję. Zobaczymy, co tu jest, panie Andrzeju. He! Feliksy! Saszetki. Feliksy. Tak, dwie saszetki po 44,88. No, kochany darczyńca, czy kochani darczyńcy? Bo nie wiem. No, wiem, że paczka jest od biznesmena, prezesa Oskarka. Tylko teraz nie wiem, czy to wszystkie, czy to jedna, ta, czy ta, czy ta. Panie prezesie, które to pańskie są? No, kochani, ciężar jest spory, kochani. No, spory ten ciężar. Kurczę, mam problemy z przepukliną, żeby dźwigać takie coś. No, będę musiał coś wymyśleć. Jakieś urządzenie samonośne, żeby to, kochani, rozładować. No, dziękuję panie prezesie za to, co pan przysłał.
No, muszę przyznać, że muszę się ostro zapierać, żeby pociągnąć. Felix! Kiciulek! Nioniek! No, Felix jest tam, o. Zobaczcie, zrobię przybliżenie. O. Siedzi sobie. Felix. O. Widzicie? Siedzi sobie. Feliksik. Także Felix dzisiaj ma ciepło. Widziałem go. Rano byłem po śniadaniu obwieścić panu ochroniarzowi, że będzie paczka. No to leżał na kanapie wyciągnięty jak długi. Czyli nie był na służbie. Panie Boże, obfite dary spłynęły do nas. Dzięki Ci za to. Podziękujemy i dziękujemy panu prezesowi za te dary. Jeszcze komuś, jeżeli to są te paczki, jeszcze od kogoś. No, trzeba przyznać, że ciężko mi ciągnąć to wszystko, kochani. Fuh. Panie Mirku, mówili, może panu na pierwszym piętrze w kibelku wentylator nie chodzi. No nie chodzi. Światło jest, a on stoi. Nie buczy, nic, tylko stoi. No dobra. Uy. Jadę. Fiu, fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu. No. To byłoby tyle. Dzięki Ci Boże za te dary.